Dzień dobry, Monika Taranczewska. Witam w programie Gości Dnia. A moim gościem jest dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie pośle, odbyły się w ten weekend kolejne dożynki. To jest ten czas i święto dla rolników. No właśnie, jak to rolnictwo u nas wygląda? Czy tu w naszym okręgu jeszcze ci rolnicy, to jest takie już bardziej hobby, czy jeszcze naprawdę zajmują się tym rolnictwem? No byłbym daleki od sformułowania, że to jest hobby, bo rzeczywiście tych rolników jest, ale niewiele, bo nasz tutaj okręg, nasz region jest silnie zurbanizowany, jest oparty jednak o przemysł i to ten przemysł wydobywczy bardzo ciężki, ale istnieją tereny zielone, istnieją grunty rolne i tam rolnicy to uprawiają. Nie uprawiają to tego hobbystycznie, aczkolwiek bardzo często łączą pracę zawodową w innych instytucjach z rolnictwem, ale efekty widać. Natomiast to, co się nazywa dożynkami, u nas ma raczej charakter takiego święta. Święta dla lokalnych społeczności. I to jest bardzo ważne. Byłem na kilku dożynkach i jedno, co mnie zaskoczyło, to frekwencja. Ludzie się potrafią jednoczyć. Ludzie potrafią przyjść na te dożynki, zobaczyć z ciekawości, usiąść, posłuchać, co dany włodarz terenu ma do zaprezentowania. Jest to bardzo sympatyczne, a z drugiej strony jest to jednak jakiś taki tradycyjny wyraz uznania dla tych, którzy na tej roli pracują. I te wyróżnienia też się pojawiały ze strony rządu, bo też na niektórych dożynkach wiemy, że były wręczane różne takie odznaczenia, tak? No sporo właśnie jest tych odznaczeń, głównie to są zasłużone dla rolnictwa, dla rozwoju rolnictwa i to nie tylko rolnicy, ale ci działacze, którzy działają również w otoczeniu rolnictwa, to koła gospodyń wiejskich, których wcale nie tak mało mamy i tu w Rybniku, i tu w naszym regionie. To jest działalność społeczna. Tej działalności społecznej w pewnym sensie troszeczkę brakuje i to, żeby te impulsy do tej działalności społecznej i kulturalnej, nie tylko tego paplania za przeproszeniem w polityce, jest dla mnie bardzo cenne. Ja spotykam wielu ludzi, no jestem już w odpowiednim wieku, więc wielu ludzi znam, część to były moje pacjentki, część to są pewnie dzieci urodzone przez te pacjentki z moich czasów, kiedy byłem lekarzem. Bardzo sympatyczne, bardzo miłe, a jednocześnie uznanie dla tych, którzy rzeczywiście na tej roli, dla lokalnych społeczności, tych związanych z rolnictwem, ogrodnictwem i hodowlą, prawda, są wyrazem uznania. Bardzo się cieszę, że rząd te odznaczenia jednak przekazuje. To duży zaszczyt dla tych laureatów, dla tych obdarowanych. No właśnie, bo rozmawiał pan z nimi podczas tych różnych dożynek, bo te dożynki odbywają się w różnych miejscach w naszym regionie. Co oni mówią? Jakie jest ich najbardziej rzecz, którą podkreślają, tak? Jaką podkreślają? Najtrudniejsza sprawa oczywiście w tych rozmowach to jest to, co pewnie nie jest tematem tych rozmów u nas tu na miejscu, a dotyczy rolnictwa wieloobszarowego, rolnictwa produkcyjnego. Ale oni oczekują jednak stabilizacji pomocy państwa. Praca na roli jest pracą ciężką, jest również modyfikowana przez różne zdarzenia zewnętrzne, chociażby pogoda, prawda? Chociażby zaburzenia na rynkach skupu. A to COVID przecież zrobił, a to zrobiła również wojna na Ukrainie, a to również jest kwestia inflacji, na niczym nie, to też jest jakiś tam wpływ. Natomiast nie było jakichś specjalnie wielkich oczekiwań. Oni uważają, że te programy rządowe, które pomagają, oni z nich chętnie korzystają. Oczywiście na miarach swoich i możliwości, i tego, czym dysponują w tej pracy na roli. Bardzo sympatyczne spotkania. Cieszę się, chociaż już powolutku idzie jesień, więc tych dożynek będzie mniej. To już na dożynkach zakończmy, a powiedzmy o pieniądzach dla powiatów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. I to nie tylko powiat, bo to w zasadzie cała Polska była jakby objęta różnymi programami rządowymi, bo to jest i Polski Ład, i to jest inicjatywy lokalne. Dużo teraz i to do jest oczywiście regionu przyszło, prawda? Te pieniądze przyszły dużo, bo są, gdyby globalnie policzyć cały nasz okręg wyborczy, czyli Wodzisław, i Racibórz, zwłaszcza Racibórz, i Rybnik, zwłaszcza Rybnik, to są ogromne kwoty liczone w milionów złotych. Te drogi, które ten fundusz dróg, który opanuje, pokazuje dwie takie etapy. Jedne to są te drogi strategiczne. Tym typowym przykładem jest droga Pszczyna-Racibórz. No właśnie, prawda? Co z tą drogą? Bo ta część już tam jest. Druga część się... droga, część się buduje, część jest w planach. Natomiast z Raciborza, gdyby pani pojechała do Raciborza, zobaczy pani, że tam też zmierzają po to, żeby się połączyć. Tam potrzebne są duże pieniądze. Nasz teren pogórniczy, czy górniczy, jest trudny. Jest trudnym terenem, w związku z tym tankowane są dość duże. Nie
nie ukrywam, że pandemia, później wojna na Ukrainie i konsekwencje, inflacja popsuła trochę szyki samorządowcom, ale pierwszą planową rolę w korzystaniu z tych dużych pieniędzy z Funduszu Dróg Lokalnych, no muszą pełnić samorządy. Samorządy wypełniają wnioski, bo to one wiedzą, że ulica Kwiatowa, ulica Stoczyków, ulica Lipowa mają być remontowane, że to jest pierwsza kolejność, oni zakładają plany. Większość wójtów, większość starostów, większość prezydentów miast się do tego stosuje, natomiast no, czasami pojawiają się niewielkie zgrzyty, ale zostawmy ale to. Ale było tutaj już wielokrotnie w studiu było mówione, że samorząd i rząd potrafi się dogadać. Ja myślę, że to jest zmuszony na współpracę. Tak mamy w Konstytucji podział władzy zrobiony. Samorządy nie mogą zapominać, że są częścią władzy publicznej. To wcale nie jest jakaś władza prezydenta, władza wójta czy władza starosty. To jest władza publiczna. Władza publiczna ma robić to, co jest dla niej najważniejsze. Służyć ludziom, czyli oczekiwania ich spełniać w tym zakresie dróg komunikacyjnych. To jest rzecz bardzo ważna. Różne są zdania na ten temat. Różne są zdania. Jedni kontestują, bo nie moja droga. Inni chwalą, bo akurat moja droga. Ale sądzę, że ten fundusz spełnia. To jest ogromnym bodźcem, jeżeli chodzi o rozwój naszej infrastruktury. Wsparcie finansowego samorządów. No właśnie, ale proszę powiedzieć, jak wyglądają teraz drogi w naszym samorządzie? Bo tych pieniędzy było dużo. Zostało przyznanych dużo w naszym regionie. I te drogi strategiczne będą, no ale co dalej z drogą, bo tutaj nie dokończyliśmy z drogą Racibórz-Pszczyna, bo w Rybniku jeden etap już jest skończony, drugi już wyburzenia trwają domów na tej drodze, ale część Raciborza jeszcze tak naprawdę nie została ruszona. No i nie zostało ruszone takie część samorządu powiatu wodzisławskiego, chodzi o reduktowy i troszeczkę tam w kierunku Czernicy, tam przy Raciborzu. Tam są duże plany strategiczne, plany tam są również dużo robione. Tak, tam trzeba dużo pieniędzy. Tam jedną taką przeszkodą jest most. Słynny most kolejowy, który został zbudowany ponad wiek temu i on jest jednak bardzo trudny, bo on przecina jednak dwie bardzo ważne linie. To jest ta, która idzie na Czechy, czyli do Bochumina i ta, która idzie w kierunku Kędzierzyna-Koźla i na Opole. Te linie mają ogromnie długą historię. Natomiast ich ulokowanie nie było brane pod uwagę podczas planów tworzenia drogi, tej drogi. I tam są ogromne problemy, natomiast z mojej wiedzy... Ale ten most tam był, więc czemu nie był brany pod uwagę? Znaczy był brany pod uwagę, ale kiedyś jak to projektowali, nikt nie przypuszczał, że tam poleci, pójdzie jakaś droga. Myślę, że to, co się dzieje z drogą przy Raciborzu, jest bardzo ważne, bo to jest duży impuls prorozwojowy. Rybnik chyba wykona swoje zadanie w czasie. Mam nadzieję, że Racibórz zbliży się swoimi obwodnicami i tą drogą również do granic swojego powiatu. Zostanie ten odcinek ryduktowski. On jest bardzo trudny. Tam niedaleko jest kopalnia, tam są różnego rodzaju infrastruktury. Tam są różne tereny, ale myślę, że w konsensusie społecznym i bez samorządu nie uda się tego zrobić, bo to trzeba rozmawiać z ludźmi. Wyburzenie domu dla rodziny to nie jest bułka z makiem, prawda? Wiemy, jak to wygląda z CPK, gdzie ludzie nie chcą wyburzać domu, nie chcą. Natomiast myślę, że oni się na to zgodzą, tylko musi być godziwe odszkodowanie. Ustawy, które mamy przygotowane i które finansują w tych wielkich strategicznych inwestycjach są na to przygotowane, żeby również zapewnić środki na wykup tych nieruchomości. A już ktoś z nimi rozmawia, czy nie? Czy to jest jeszcze taki etap zamknięty? Tam cały czas się rozmawia, tam planistycznie droga jest wytyczona. Ci ludzie wiedzą. Myślę, że potrzeba jakiegoś impulsu. Myślę, że następne rozdanie Funduszu Dróg Strategicznych, bo to jest droga jednak strategiczna, powinno zakończyć się sukcesem. I ta droga jeszcze w latach 20. XXI wieku powinna być powstać. Ukończona. No to będziemy tego pilnować, żeby ta droga, jak pojawią się pieniądze i będą informacje, to będziemy też naszych widzów informować. Panie pośle, a teraz chciałabym zmienić temat i wrócić do tematu zdrowia. Zdrowie, no właśnie i projekt ustawy refundacji leków i środków specjalnego przeznaczenia. Kto będzie mógł z tego skorzystać? To jest bardzo trudna ustawa, ponieważ ta ustawa nie była nowelizowana bodajże przez prawie 20 lat, może się trochę pomyliłem. Niestety technologie medyczne, leki się zmieniają. Ja mam swoje doświadczenie z pracą jako lekarz i dzisiaj wiele leków jest absolutnie nowych, które trzeba
trzeba również zapewnić pacjentom. Ta ustawa ma dwa aspekty, właściwie trzy aspekty. Jeden to jest, żeby jednak uhonorować tych, którzy najczęściej chorują i niestety ich portfele nie są za ciężkie. To są rodzice, dzieci. Leki są bardzo drogie dzisiaj. Myślę, różnie to bywa. W Polsce są jeden z najtęższych leków. Najtęższych? Bo ludzie mówią właśnie, że bardzo dużo muszą płacić za leki. Tak, ale ludzie nie wiedzą, jakie są ceny w Czechach, jakie są ceny na przykład w Niemczech, jakie są ceny we Francji, chociażby w Czechach. No ten sam lek, który w Polsce ja kupuję, powiedzmy sobie, drogi lek, za 100%, w wysokości powiedzmy sobie 200 zł, w Czechach jest 250-260 zł, a przecież to niedaleko i ten sam. I ta ustawa ma to uporządkować, czyli wprowadzić na te listy jak najszybciej się da, refundacyjnie, bo to mówimy o refundacji, te leki nowoczesne, nowe, niestety drogie, ale to jest zbilansowane. Druga sprawa tej ustawy to jest to, żeby zapewnić również odporność lekową państwa. To znaczy, że te sytuacje, które miały miejsce w czasie COVID-u, gdzie nagle przerwały się łańcuchy dostaw, bo większość substancji czynnych, wielkie koncerny farmaceutyczne wyprowadziły gdzie produkcję? Ano do Chin, ano do Indii, ba! Nawet do Bangladeszu. Ta ustawa miałaby zapewnić bezpieczeństwo leków państwa. Raz, dla pacjenta, żeby on nie dopłacał takich bardzo dużych sum. Z drugiej strony, żeby polski przemysł farmaceutyczny, nie tylko ten polski, ale ulokowany akurat w Polsce. Był w stanie zapewnić produkcję tych leków, ba, najważniejsze, żeby produkował te substancje czynne, bo lek składa się z pięknego opakowania, a w środku jest miligram tego, co działa i ten miligram tego, co działa, zazwyczaj nie był produkowany w Unii Europejskiej ani w Polsce. I to są zachęty finansowe. No i trzecia sprawa, to są aspekty nowoczesnego leczenia, bardzo trudnego, ponieważ dzisiaj idziemy w sprawie leczenia tak zwanego biologicznego. To znaczy dla pani komponuje się specjalny zestaw, nazwijmy go koktajl leku, indywidualnie kierowanego do pacjenta. To są ogromne rzeczy, ale to jest przyszłość. Od tej przyszłości nie osiągniemy i musimy mieć również narzędzia, żeby te leki zrefundować pacjentom, żeby nie było tak, jak przez wiele lat było z najdroższym lekiem świata. On po prostu nie był dostępny, bo kto zapłaci 10 milionów złotych za kurację? Bardzo często te kuracje, jeżeli nie są spełniane określone warunki, były mało skuteczne. Czy tą ustawą jest szansa, żeby zmieniło się w Polsce leczenie pacjentów? Ja sądzę, że to zależy od wielu aspektów. Ja boleję głównie nad tym, co się dzieje niestety w naszych telewizorach. To jest ogromna reklama i lekarstw, tych tak zwanych OTC, czyli tych, które są wypisywane bez recepty, czy czymś, co się nazywa wyrobem medycznym, a to w sumie jest jakaś tam substancja, mieszanina, czy też suplementem diety. Myślę, że reklama tutaj zaburza naszą percepcję. My w Polsce spożywamy wiele leków. Najlepszym przykładem Ale spożywamy wiele leków, ponieważ musimy, bo przepisują nam je lekarze, ponieważ jesteśmy bardzo, podatni na suplementację, często na reklamę. Jesteśmy mało odporni na tą reklamę. Natomiast wszelkie starania po to, żeby tą reklamę ukrócić, nie są proste, niech mi pani wierzy. No bo telewizja też ma swoje interesy, prawda? Producent tych substancji i leków również ma swoje interesy. Odbiorca w Polsce jest jednak w dalszym ciągu stosunkowo mało wyedukowany. To się zmienia stopniowo, bo jednak lekarze mają dostęp do różnego rodzaju informacji, jakie my to preparaty bierzemy, ale starczy, że na własną rękę kupimy parę preparatów i to, co lekarz przepisał na nadciśnienie, może okazać się zbitkiem z leków bez recepty absolutnie przeciwskuteczne. Czyli możemy sobie jeszcze zaszkodzić tym bardziej. Generalnie spożywanie leków bez recepty jest obciążone zawsze dużym ryzykiem, że możemy sobie wcale nie pomóc, ale zaszkodzić. Czyli tutaj puenta jest tego taka, że chodzimy do lekarza i słuchamy, co lekarz nam mówi. Co lekarz mówi i co przepisuje, a nie podlegamy tak bezmyślnie troszeczkę tej bardzo agresywnej reklamie w telewizji. To teraz bardzo agresywnie komentowane jest referendum, które ma się odbyć podczas wyborów. To referendum jest nam naprawdę bardzo potrzebne? Proszę Pani, no my mamy pewien niedostatek, jeżeli chodzi o możliwość wyrażania swojego głosu, swojej woli przez obywateli. Jedynym takim obszarem są wybory. Ale to obywatele sugerują, że nie mogą natomiast się powiedzieć, my tak? Odpowiadamy na pewne pytania i musimy obywateli pytać. Zawsze w mównicy sejmowej, w telewizjach wszyscy się odwołujemy jako politycy do tego głosu narodu, a tak na dobrą sprawę nie wiemy, o czym on myśli. Te pytania mogą się wydawać dla kogoś niepotrzebne, dla państwa polskiego są kardynalne. Pytanie o sprawy związane chociażby z wyprzedażą majątku narodowego, wyprzedażą
ja nie mówię sprzedażą, wyprzedażą podmiotom zagranicznym. To jest podchwytliwe. To jest podchwytliwe, być może jeszcze trzeba to wytłumaczyć dokładnie, żeby wiedzieli, jest bardzo. Myśmy przeszli okres gwałtownej prywatyzacji, niezależnie od tego, co było. Potem się okazało, że wiele rzeczy Polska straciła bezpowrotnie, mimo iż byliśmy liderem w tym. Wydaje mi się, że to jest ważne, tym bardziej, że stworzyliśmy jednak takie pole inwestycji, takie pole przemysłu strategicznego. Trzeba go za wszelką cenę chronić. To jest energetyka. Energetyka zawsze musi być chroniona. Nie znam państwa, które tak sobie to puszcza z wolnej ręki podmiotom prywatnym. No, może poza Stanami Zjednoczonymi, ale to zostawmy. To nie, nasza Europa. To wytłumaczmy może naszym widzom i osobom, które będą głosować i które będą te karty pobierać, co tak naprawdę te referendum wniesie. Bo jeżeli wybory potoczą się troszeczkę inaczej, bo tak naprawdę wszystko się może zdarzyć. Co w momencie, kiedy ta władza się nam wymiesza? Co z tymi pytaniami? Co teraz referendum da? Generalnie w referendum polskiej konstytucji jest określone i ono jest wiążące. To znaczy ci rządzący, czyli my, albo następcy, albo inni, będą musieli uszanować wolę narodu, ludzi, który się wypowiedział w referendum. W związku z tym nie będzie łatwego, ba bardzo często będzie niemożliwe majstrowanie przy pewnych strategicznych decyzjach narodu, czyli ludzi. Czyli nie będzie takiej gwałtownej prywatyzacji czy wyprzedaży majątku. Z drugiej strony na pewno chcemy odpowiedzieć na pytanie, jeżeli chodzi o politykę imigracyjną, podkreślam, nielegalnych imigrantów, żeby tego nie kojarzyć z tym, że myśmy przyjęli przecież 2 miliony ludzi z Ukrainy. No, oni są nam potrzebni. Będą pewnie mówimy u nas pracować. Mówimy o osobach, które przychodziły nielegalnie, przekroczyły zieloną granicę. Nie wiadomo, skąd pochodzą. Nie wiadomo, co. My widzimy. Tylko tego się zdarza bardzo dużo, bo co chwilę dostajemy informacje, że są przewożeni w busach, są przewożeni... Niestety, to jest pewien przemysł, tak jak mafia kiedyś i dalej przemyca narkotyki. W Stanach Zjednoczonych była prohibicja. Tak dzisiaj po prostu przemyca się ludzi. Ten nielegalny imigrant niestety jest kulturowo nam obcy. Poza tym nic o nim nie wiemy i niestety wzorem to, co obserwujemy w państwach zachodnich, widzimy, że potrafi bardzo dużo namieszać. Szwecja, niedawno byłem w Sztokholmie, są pewne regiony Sztokholmu, że normalny Szwed nie chodzi. We Francji już nie mówię. Mimo iż tam jest duża akceptacja różnej kolory skóry, to akurat są pewne dzielnice, gdzie się po prostu nie wchodzi. Belgia, mieszkałem w Belgii 5 lat, swoje na ten temat wiem. Niemcy, sami to widzimy na kartach. Chcielibyśmy przestrzec przez to. Czyli podsumowując, referendum ma dużo wnieść i też zmienić w Polsce. Dużo wnieść i pewne rzeczy jest po to, żeby rządzący usłyszeli ten głos i go respektowali. Podkreślę, respektowali, bo referendum w Konstytucji jest referendum wiążącym, oczywiście przy spełnieniu pewnych warunków. Bardzo dziękuję za tę naszą dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, gościem był Bolesław Piecha, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i miłego dnia życzę. Dziękujemy również. Do widzenia.